Polski Czerwony Krzyż od początku istnienia zajmował się niesieniem pomocy i ratownictwem w nagłych wypadkach, katastrofach czy klęskach żywiołowych. Co roku w pierwszych dniach maja świętuje kolejną rocznicę powstania. Jako Stowarzyszenie Krajowe Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku. W tym samym czasie przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jest prekursorem powstania pierwszych szpitali. Od samego początku prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie ratowania i ochrony ludzkiego życia, pomocy socjalnej, a także pracę wychowawczą z młodzieżą w udzielaniu pierwszej pomocy. Decyzją Okręgowego Zarządu po II wojnie światowej powołano w Wejherowie oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Obecnie należy do najbardziej prężnych rejonowych oddziałów. Dwukrotnie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych. Z uwagi na przypadającą w maju 93. rocznicę powstania osoby zrzeszone w wejherowskim oddziale PCK przemaszerowały deptakiem miasta. Przepytywali przechodniów z obowiązujących zasad udzielania pierwszej pomocy, przekazywali informacje i rozdawali ulotki o autotransfuzji oraz szkoleniach PCK i działalności grupy ratownictwa.